Dzień dobry widzowie, zobaczcie w testy Opla Crossland oraz Citroena C4, a w nowym na poboczu przeciek przedpremierowy pokazujący wygląd nowej C-klasy, informacje o następnym Suzuki Swift oraz ciekawy z wyglądu Hyundai H1. Zaczynamy! Hyundai H1, choć może nie jest najbardziej pożądanym typem samochodu na świecie, to niewątpliwie koreański producent zamierza uczynić go z zewnątrz ciekawym. Auto ogółem produkowane jest przez firmę od 1997 roku i dotychczas doczekało się dwóch generacji. Zawsze jednak były to samochody, delikatnie mówiąc, nie najciekawsze stylistycznie. Niedawno sfotografowane, zakamuflowane prototypy wskazują na mocne zmiany w wyglądzie tego samochodu. Na pierwszy rzut oka widać, że samochód został zaprojektowany z dużą dozą śmiałości. Przyciąga tu uwagę w szczególności stylizacja przedniego pasa, który składa się z prostokątnej atrapy chłodnicy oraz dzielonych reflektorów z cienkimi paskami LED znajdującymi się pod krawędzią maski. Auto odwraca trend i cechuje się znaczną ilością przeszczeń kabiny. Charakteryzuje się wyjątkowo wysokimi szybami po bokach oraz z przodu. Tył jest mocno kwadratowy, pozbawiony fantazyjnych kształtów. Wyznaczają go przede wszystkim pionowe światła LED oraz duża lotka. Kabina również została zaprojektowana według nowego języka stylistycznego. Kierownica jest identyczna z innymi modelami Hyundai'a, a wystający ekran odpowiadający za prezentowanie cyfrowych wskaźników przypomina bardziej Forda Mustanga Mach-E. Pasażerska wersja Hyundai H1 ma mieć możliwość przewiezienia nawet do 11 osób. Na pokładzie znajdzie się wiele systemów bezpieczeństwa wraz z ostrzeganiem o ruchu poprzecznym z tyłu, adaptacyjnym tempomatem czy systemem wykrywającym pieszych. W zależności od rynku sprzedażowego, H1 oferowany będzie z silnikami wysokoprężnymi oraz benzynowymi. Mówi się też o hybrydzie oraz wariancie w pełni elektrycznym, ale potrzeba jeszcze trochę czasu, aż pojawi się więcej informacji. Hyundai H1 będzie konkurować z modelami takimi jak Volkswagen Transporter, Ford Transit Custom, Mercedes-Benz Vito i Renault Trafik. Suzuki Swift następnej generacji może pojawić się w połowie 2022 roku. Tak przynajmniej wynika z najnowszego raportu japońskiej marki. Wiele wskazuje na to, że Swift piątej generacji korzystać będzie z szeregu ulepszeń, w tym nowo opracowanej platformy, która będzie stanowić ulepszoną wersję architektury obecnego mieszczucha. Choć niewykluczonym jest umieszczenie go na całkowicie nowej konstrukcji, w gamie jednostek napędowych spodziewane są dwie opcje: wolnosąca konstrukcja czterocylindrowa 1.2 oraz układ mild hybrid. Prawdopodobnie japoński producent wyposaży też nowego Swifta w wiele systemów bezpieczeństwa. Z pewnością po raz kolejny w ofercie pojawi się odmiana Sport, natomiast teraz ma mieć nieco większą moc i lepsze osiągi niż obecna wykastrowana wersja. Z wizualnego punktu widzenia nowy model będzie przypominał ten obecny, także czeka nas kolejna ewolucja stylistyczna. Auto ma mieć nawet podobne proporcje. Choć niektórzy wierzyli, że Dacia całkowicie porzuci wersję MCV Logana, to najnowsze zdjęcia szpiegowskie każą myśleć, że wcale tak nie będzie. Ten mocno zakamuflowany prototyp został przyłapany w pobliżu koła podbiegunowego i powinien mieć przód niemal identyczny z sedanem. Oznacza to, że ujrzymy te same nowoczesne reflektory oraz atrapę chłodnicy co w Sandero. Oczywiście dach zostanie przedłużony, dodatkowy kufer, a z boku sylwetka będzie znacznie bardziej kwadratowa. Klapa bagażnika będzie opadać niemal pionowo, co umożliwi załadunek i rozładunek w komfortowych warunkach. Uchwyt na tablicę rejestracyjną będzie nadal zamontowany na tylnej klapie. Projekt kabiny i jakość wykończenia będą z całą pewnością również podobne do Sandero i Logana. Nie należy też oczekiwać nowych, niespotykanych dotąd opcji wyposażenia. Nowy Logan oparty jest na platformie CMFB i taki będzie też Logan MCV. Nowy model będzie także dysponować taką samą gamą silników jak jego brat. Jednym z najbardziej obrazoburczych Fordów ostatnich lat jest elektryczny crossover Mustang Mach-E. Po długim okresie oczekiwania na jego wprowadzenie nareszcie pojawiły się polskie ceny samochodu, który będzie miał z kim konkurować na gęstniejącym rynku. Model ten dostępny jest będzie w czterech wersjach różniących się dość sporo. Wersja podstawowa to Ford Mustang Mach-E RWD ze standardową baterią pojemności 75 kWh. Jego cena startuje od 216 tysięcy zł. Model ten ma maksymalną moc wynoszącą 269 koni i zasięg 440 km na jednym ładunku. Wyżej jest wariant za minimalnie 247 tysięcy zł z napędem RWD, ale większym zasięgiem i baterią 98 kWh. Ten przejedzie na jednym ładowaniu do 610 km. Ma też większą moc wynoszącą 294 konie mechaniczne. Do tego jeszcze Mach-E z napędem AWD, występujący w wariancie z mniejszą i większą baterią. Odpowiednio ceny wynoszą tu 249 i 286 tysięcy zł. Odmiany z napędem na 4 koła są droższe, ale wynika to też z bogatszego wyposażenia. Elektryczny Mustang ma w wariancie AWD większe 19-calowe felgi, projekcyjne światła LED, kamerę parkowania z tyłu i inne dodatki. Topowa odmiana z AWD oferuje 269 koni i zasięg 400 km, natomiast w wersji ze zwiększonym zasięgiem przejedziemy około 540 km. To nie są złe wyniki.
Oto AH20.44, czyli pojazd stworzony przez Autobox Innovation ze Starachowic. Należy do grupy pojazdów ciężkich nawet pomimo swoich niewielkich rozmiarów. Mierzy 5 metrów długości oraz 2 metry szerokości i wysokości. Jest to pojazd z monolityczną karoserią, przeznaczony do przewozu 9 żołnierzy w trudnym i wymagającym terenie. Ma przynajmniej teoretycznie zastąpić wysłużonego Honkera, gdyż też jest pojazdem do transportu piechoty. Posiada ramową konstrukcję, do której zamontowano 2 sztywne mosty. Napęd trafia na 4 koła. Do napędu pojazdu służy silnik konstrukcji Iveco F1C o mocy minimalnej 170 KM. Pojazd cechuje się solidnym prześwitem wynoszącym 288 mm. Wewnątrz, w miejscu tradycyjnych zegarów analogowych, znalazł się wyświetlacz stosowany na przykład w starach 266 M2. No i wreszcie. Wszystko wskazuje na to, że poznamy wreszcie nowego Mercedesa klasy C w generacji W206. Od bardzo dawna auto przemierza kilometry tras testowych, a zakamuflowane egzemplarze zostały już przyłapane tyle razy, że niemalże znamy w 100% wygląd nowego modelu. Gdyby jednak ktoś potrzebował się upewnić, to dzięki solidnemu przeciekowi da radę doskonale zobaczyć przedni i tylny pas nowego samochodu wraz z wnętrzem. Zdecydowanie samochód sprawia wrażenie miniaturowej klasy S. Odnoszą się do niej zarówno przód, tył, jak i kokpit. W centrum dowodzenia stanowi tu ogromny tablet z okrągłymi nawiewami nad sobą. Jest dużo dotykowych funkcji, ale panel klimatyzacji pozostał fizyczny. Z listy wyposażenia zniknie prawdopodobnie opcjonalne zawieszenie pneumatyczne, a nawet wersje AMG nie otrzymają 4-litrowego silnika V8. Zamiast niego w gamie sprzedawana będzie 3-litrowa jednostka 6-cylindrowa z elektrycznym pomocnikiem. Najmocniejsze wersje C-klasy z dopiskiem AMG będą zatem hybrydami plug-in. Dzisiejszy detoks to poważna sprawa. Oto Ford GT pierwszej generacji w niesamowitej wersji Heritage Paint Livery Package z 2006 roku. Kolorystyka ta czerpała inspirację z wygrywających Le Mans modeli w 1968 i 1969 roku z malowaniem Gulf Oil. Ten konkretny egzemplarz pochodzi z Kanady i zawiera zaciski hamulcowe pomalowane na kolor Gunmetal Grey. Osadzony jest na felgach ze stopu aluminium. Przebieg wynosi zaledwie 5000 km, co oznacza, że jest to jeden z najlepiej zachowanych GT na świecie. Ford wyprodukował jedynie 343 wersje GT Heritage Edition, z czego 50 było przeznaczonych do sprzedaży w Kanadzie. Dom aukcyjny nie podał jeszcze do publicznej wiadomości żadnych szacunków dotyczących ceny. Link do aukcji w opisie, ale ostrzegam, że nie będzie zbyt tanio. Dzięki za dzisiaj. Obejrzyjcie też podlinkowane testy najnowszych modeli Opla Crossland oraz Citroena C4. Do zobaczenia również wieczorem. Hej!